Cześć, witajcie w trzecim odcinku z serii LEGO Batman. Jak widzicie, mamy 2,7% przejścia gry, tak więc jest nieźle, ale może być lepiej, powinno być lepiej. Wiem, że ostatnio was nieco zaniedbałem, ale mogę już wam powiedzieć, że udało mi się zdać prawo jazdy za pierwszym razem i to dlatego nie była taka przerwa, trzeba było się po prostu nauczyć. No i udało się i teraz mam nieco więcej czasu. No oczywiście muszę tam jeszcze trochę zaległości nadrobić, ale mam nadzieję, że mi się to uda. A my będziemy teraz wracać do Batmana. Ostatnio, z tego co pamiętam, walczyliśmy z Jokerem, który rzucał w nas kurczakami i ciastami i... czymś tam jeszcze. Udało nam się go pokonać i teraz w którym my momencie jesteśmy? Stoper jest złączony, to dobrze, chociaż... I tak nie ma co tutaj liczyć czasu, bo przechodzimy tylko jeden rozdział na raz. Jesteśmy w mieście. Aha, teraz będziemy musieli wrócić do naszego Batcave'a, czyli naszej jaskini. Będziemy... I tutaj już nam się udostępni pierwszy raz niemal... No, jakaś tam część miasta. Ja już sobie przeskoczę, cześć, totalnie bezużyteczny Robinie. A więc tak, jesteśmy na parkingu. Tutaj po mojej lewej stronie widzicie park. Czekajcie, zaraz wam go pokażę. Park rozrywki. Pójdziemy tam kiedy indziej, bo dzisiaj chciałbym jednak nadrobić nieco z fabuły. Ale naprawdę tym, którzy nie byli tutaj jeszcze, naprawdę polecam. Zresztą sami się niedługo o tym przekonacie. Srebrnych na razie nie mogę rozwalić, bo nie mam swojego stroju. A czy tutaj nie powinni się pojawić jacyś wrogowie? A nieważne, dobra. Bierzemy swoje autko. Przycisk 2. O Jezus Maria, już zapomniałem. To nie tam przycisk. No kurde, kółeczko. Klikałem na samym początku, to nie chciałem. Nieważne. Batmobile. Batmotor. Motocykl Robina, to nie. Bierzemy Batmobila. Prawdziwego Batmana przystało. Oczywiście kultowa scenka. Okej. Okay. Robin sobie tam jeszcze jakoś poradzi. A właśnie, możemy je rozwalać. Za pomocą naszego autka. Możemy strzelać. A bomby możemy klikać, strzeliwać przyciskiem drugim. Okej, raz to X. No, jakoś to będzie. Da się z tym sterować? Tak, da się. Bum, bum. Ale do tyłu jak się gra. A to tak samo jak się bomby wystrzeliwuje, tak samo się cofam. Także trzeba przytrzymać. A jak się krótko kliknie. Co ty Robin wyprawiasz w ogóle? Nie wiesz, że Batmobile jest jednoosobowy? Wziąłbyś sobie ten swój dumny motorek i dałbyś mi spokój. No, to już chyba ostatni posążek. I teraz otworzy nam się wrota, brama nam się otworzy. Widzimy tam jakiś... Wybornie. O Jezus. No dobra, dobra. Nie będziemy tutaj tracić czasu. Tutaj zbieranie klocków nie daje nam nic innego, jak tylko dobijanie. A, i mam jeszcze bardzo ważną dla was, dla mnie, dla wszystkich informację. Niedługo te paski znikną totalnie. Jeżeli wszystko się uda, to już w poniedziałek. Jeżeli wszystko się uda, oczywiście. Jeżeli nie, no to niestety będę musiał się poprawić, ale naprawdę bardzo się staram to usunąć. I wziąłem naprawdę radykalne środki. I... Mogę podpowiedzieć, że nieco polepszy się, bardzo polepszy się grafika niedługo. Ale dokładniejsze szczegóły podam wam
jeżeli wszystko się uda. Czemu? Aha, to mi pokazuje tego wieśniaka Robina. A ja muszę jechać tutaj, gdzie są te duchowe klocki, czyli dobrze jechałem. Przez chwilę. Nie wiem, czy ja chyba nie muszę dawać Robinowi tych pojazdów, a nawet jeśli, to on teraz powinien się teleportować. Jak widzicie, to jest jeden z tych elementów. Kurczę. Czemuż bym znowu ominął te duchowe klocki? No to jest jeden z tych przyjemniejszych elementów w grze, czyli otwarty świat. Możemy sobie jechać do woli. Chyba muszę zawrócić? Ale te klocki mnie już nawijają. Chwileczkę. Co my tu mamy? Aha, tu było wejście do naszych jaskini. Czyli dobrze strzelka pokazywała. Nie pokazywała nam Robina, który nagle teleportował się do nas i podbiegł. No, po prostu pokazała nam wejście. Nie świszaka. No dobra. Tutaj po lewej mamy swoje stroje. Tam, na końcu. Tutaj mamy co? No, no wszedłem w strzałkę. O, możemy to zrobić. Dobra. A, tu już cutscenka kolejna się włącza. Batman safely recovered all the stolen property, including Bruce Wayne's Man of the Year Award. The only thing left for Joker? A swift return to Arkham Asylum. Along with the title, nie wiem czemu on wygląda i ma dokładnie taki sam głos jak Superman. Clark Kent, no właśnie. Joker, czy wariacie? Too much television is bad for you, pumpkin. Sneak all that stuff in. Clark Kent, really despise that guy. Coming all the way to Gotham City to insult me. Swojski. A hometown boy who made good. Jego cel. You're right. You don't deserve that. That's right. I don't. Wait. Who said that? How would you like to be out of Arkham right now and given a chance to take revenge on Batman and the rest of this ungrateful city? I'd have to be crazy to say no to that offer. Unless you're just one of the voices in my head, in which case, I'm crazy anyway! No, jak widzicie, Lex przyszedł uratować Jokera. Swoją machiną. Oh, hey Lex! You come to get your watch back? Or did a bus from Metropolis get lost and break down? First, I don't take the bus. And second, yes, give me my watch. So, what you got there? This, my friend, is the Deconstructor. It emits a unique energy, one that is absorbed so quickly by any shiny black object that it causes it to pull itself apart. Pingwin. Nifty! What's it got to do with me? I need help replacing its power source. It doesn't run on AA batteries. Kryptonite. You help me, you can use the Deconstructor to your heart's content. Know anybody who has lots of shiny, black, unbreakable toys? I don't know who you're referring to. Come on, Batman! Oh. You were joking. I'm the Joker. Why are you going to all this trouble for me, Lex baby? Lex baby. I might need some of that Joker gas you're so good at making. Oh yeah. I guess that could come in handy for someone running for president. Prisoner escape. Repeat. Prisoner escape. We should be going. Ah, so szybcy. Can I just have one try? O, kobieta kot. Już nie pamiętam, ona chyba jest zła czy dobra? Nie wiem, w Arkham City była dobra.
przynajmniej po części. A tutaj już ma. Ten na pewno jest. Now someone's going to have to fix this. But the good news is I'm out of prison. Okej, jak widzicie, cała nasza robota na nic. O, jeszcze dochodzi trujący burz. Wszyscy się uwolnili. I tu będzie niezły sak. Będziemy musieli się tutaj udać i posprzątać tym Bajzor. Alex i Joker sobie odlecą gdzieś i na razie nie wiemy gdzie. Póki co w Batcave'ie. What the fuck? Czemu że się obrał jak jeden wielki pedzio? Batman. No dobra. Zaraz chwilę się pewnie zmienisz, bo niebezpieczeństwo nadchodzi. Tutaj po środku mamy taką naszą bazę główną, można by to powiedzieć. Główny komputer. Tak. Tam po prawej widzicie. Jakby to nazwać? Dokiem to, to taki mały dok nasz prywatny z jakimiś tam łódkami. U góry po lewej stronie, to pokażę, tam u góry po lewej, tam jest lądowisko naszych helikopterów i samolotów i po środku mamy parking naszych wozów. I to tyle, jeżeli chodzi o Batcave'a. Jak widzicie, albo nie, na razie nie będę wam o tym mówić. Klikamy i sprawdzamy, co się dzieje w mieście. No. To jest nasz ostatni... Nie, to jest... Justice League calling Batman. This is Batman. Just checking your location in case of emergency. I'm in the Batcave. Sounds like an emergency. No dobra. Włączył się nam czerwony alarm, więc trzeba sprawdzić gdzie. Włącz pani mapę i teraz tak. Pojawiły nam się... Pojawiły nam się miejsca, w którym już byliśmy. Tak, gdzie nas nie było, tam jest czarno. Jeżeli mamy tutaj wezwanie i tutaj będzie jakiś budynek, w którym już byliśmy obok, będziemy mogli się tam teleportować. Póki co nie możemy nic zrobić. Możemy jedynie wyjść i pojechać tam samochodem, helikopterem. Nie, latać chyba jeszcze nie możemy. Chociaż nie, lepiej będzie się przejechać. Kurde, nie ten plan. Chociaż nie. Uff, mordę. Jak się wsiadało? Powinno się wsiadać? Kim? Jezus. No, nie mówcie mi teraz, że ja nie mogę wsiąść do tego auta. Czemu tak się dzieje? Nie mam bladego pojęcia. Aha, ja mam jeszcze coś zablokowane, dlatego nie mogę się stąd ruszyć. Czemu ta strzałka mi każe tutaj ciągle klikać? No nie rozumiem, jest wezwanie. Aha, musiałem to po prostu... No. Czyli dlatego nie mogłem wsiąść do tego biegałka. Ach, te dźwięki. Lekko by było, jakby pomylili swoje ubranie. No dobra, był mały fail, ale już jest lepiej. Jak widzicie, mam swoje nasze duchowe klocki. Mamy tu jakiś przychod, mamy pełno drzewek, które wszystkie oczywiście można rozwalić. Ale my nie będziemy tego robić. Grzejemy. Wiem, że chyba się dało jeszcze jakoś zmienić kamerę. Co, że nie mam pojęcia jak.
A nie, nie wiem, czy się dało, ale należy zostawiam przy takim. Tu zaraz będziemy na miejscu, bo to nie jest to daleko. Tu przy więzieniu właśnie Arkham. Wow! Rozpędziłem się za bardzo. Shit. Nie, nie strzelaj do bramy, Batmanie. Trzeba tutaj uruchomić most. Tak każdy mógł sobie podejść i kliknąć i podnieść most. No dobra. Batman ma tam swoje jakieś wtyki, więc... Jak widzieliście, bardzo fajny motyw. Tutaj te właśnie dwie żelazne postacie unosiły ten most. Bardzo ciekawy, ciekawie zrobiony element otoczenia. To już kolejna cutscenka. Ania. Strange blue glows spotted tonight around Arkham Asylum. Is this evidence of yet another mass breakout from the facility? Or one of the warden's infamous parties in full swing? Either way, the sounds of breaking glass and screaming are sure to follow as we go live to Gotham's favorite waterlogged penitentiary. Jak widzicie, wracamy do miejsca, w którym toczyła się pierwsza gra Batmana w Arkham Asylum. Jak widzicie, jest tu niezły, można by powiedzieć, rozpierdziel. Oczywiście Jokera nie ma, ale jest reszta izby. Wow. Coś mi się zdaje, że jednak kobieta kot... O nie. Damn. Ja sobie przypominam już ten moment. To jest po prostu jeden z... głupszych misji. Ja jej nie cierpię po prostu. Tu trzeba skakać, chodzić, tutaj... No po prostu labirynt jest masakryczny. Staram się szybko to zrobić. Póki co mamy rozwalić kobietek. Musimy to zrobić bardzo szybko. Tak więc... udajmy się w prawo. Trzeba uważać, bo ona tutaj jeździ ciągle. Wow, zginął. A to ciekawe. Musicie mi powiedzieć, czemu ja... Nie, ja tu chyba muszę to wodę najpierw wyłączyć. O, właśnie. W ten sposób. One more thing, sir. Co się teraz stało? Wodę spuściliśmy, a i powstał nam Robina na akrobatę. Tak więc taka mała, logiczna zagadka. Zmieniamy się w Robina. Kostium akrobaty. Jak widzieliśmy, tutaj gdzieś było i tutaj jest. Wow! Nie ten klawisz. Robin, ty wariacie. Shit. Jeszcze kobieta chodzi tutaj. No, pośpiesz się, błagam. Nie, trzeba było dwa razy skoczyć? Tak. Wow! Nasz drążek wrócił do początku tej pozycji. Nie idzie mi dzisiaj. Fail. Na całego. Teraz będzie kobieta kot. No, wreszcie. Tu widzicie jakieś... krokodylo, coś, nie? Dbają sobie. Musimy tutaj iść i tu będzie, zrobimy sobie przejście dla Batmana. Jest tam jakiś więzień, ale nie jest ważny. Co uważać? Podajemy. Jeden. Oczywiście sam Batman chyba tutaj nie przyjdzie. Ale gdzie on się tak podziewa? Dobra, nieważne. Tu mamy drążek. A, jednak coś się tutaj robi. Przejażdżę tylko tak dla pizzy. A, tu dla Batmana mam miejsce. Okej, okay, Batman, gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Spokojnie, nie szarżuj! Gdzie leziesz? No, prawie kobiety kot połknął jakiś aligator.
Jak widzicie, mamy tutaj do rozwalenia kilka srebrnych rzeczy naszymi pięknymi rakietami. Aha, tu mamy część. O, właśnie, trzeba było podskoczyć. Już nie możemy się zmienić z powrotem Batmana, co było bezcelowe totalnie. O, tu jeszcze możemy. A tu się wspinamy, okej. Okay. Powoli. Tutaj się stało coś. Mam dużo klocków. Oj, jednak żeśmy coś zrobili. Sam nie wiem do końca jak, ale chyba to wysadzenie tego posągu powstrzymało naszą kochaną kobietę kot. To wszyscy tak lubią. Chociaż w tej części nie wiadomo czemu zostało czarnym charakterem. No ale dobra. U Batman ma wystarczająco dużo kolegów. Nie będzie chyba czuł się samotny. Ktoś się tutaj najwyraźniej leje. Chyba. Ja muszę się, nie chcę pospieszyć, bo tu mi idzie strasznie wolno. No i mamy auto dwóch twarzy. I coś tam chyba mu jest jeszcze a człowiek zagadka zwisa. Wow, tutaj on teraz będzie jeździć. Oni się tu nieźle napieprzają, ale... Nie mam się tu jak na razie dostać. Idziemy w dół. Wow. Nie, musimy iść w górę. Idziemy tutaj. Tutaj. Szklanych obiektów jeszcze nie możemy niszczyć, ale to tylko kwestia czasu. A, on skręca tutaj, więc... A to co tu miało być? Aha, tutaj coś jest. Co tu rozwalę? Są te szklane obiekty. Nie wiem, czy to nie będzie potrzebne. Aha, tu potrzeba tego i jego kubki. No, zmienia się. Chomika. I teraz musimy zasilić. Tam. W górę, w prawo. W dół, w prawo. I tutaj mamy pancerz... Nie pamiętam jaki. No, zaraz się przekonamy. Kostium... Jesteśmy kostium nietoperze, choć Batman ogólnie jest nietoperze. Z zawodu. No ale dobra. Tym... Ten... Dział dźwiękowy mam, no. Nawet jakbym chciał, nie mógłbym go rozwalić, więc trzeba będzie sobie przeżyć. Teraz się rozwali? Tak. Już mamy drugiego załatwionego. Przy okazji odblokowało nam przejście. Zwykłe strzelanie z niego rakietami nie działa, ale na głupi klockę on się wywala i jest powstrzymany. No to jest ciekawe, ale... Tu trzeba będzie zamrozić. Niedługo będziemy... No... Wow, co ty mi powiesz? Tutaj mamy odkrytą część. Tu mamy 12 klocków. Tu nie możemy się udać, więc idziemy tam do bramy, gdzie nam się otworzyło. Tam nic już chyba nie będzie. Tutaj mamy... Maszyna Bane'a z trującym błyszczem. Bane. Trzeba będzie się tu jakoś... Trzeba iść z drugiej strony. Wow! Trzeba się trzymać prawo. Dobra. Zaraz. Tylko klocki? Nie. Coś się tam pokazywało, ale... No,
Co mamy tak zrobić z tego w ogóle? Poszliśmy tutaj wokoło. No, jeszcze się chowając mnie zahaczył. Ej, łączy się. Musimy się trzymać prawej cały czas. No nie, jednak trzeba podskakiwać. No dobra, tu trzeba wskoczyć. Jeden. I robimy drugi. Co, udało się? Tak, chyba tak. Coś tu się jednak wydaje. To chyba strój robina, no właśnie. Teraz będziemy mogli zamrażać to wszystko. Tak, lodowy kostium. Nie, nazwy nie są jakoś super oryginalne, albo na cały dzień tylko nie wymyślali. No, pójdziemy sobie w górę. Już nie możemy. No, robin. Nie wiem, bo co to... Aha, to jest jakaś zamrożenie z tej klocek. O, super, już mamy poziom super bohatera, nawet bez jakichś specjalnych tych starań. Ale nadal się wleczemy. Niestety, pamięć mnie już zawodzi. Wiem, że to było bardzo... Nie. Ach. Dobra, będziemy mogli tutaj jakoś... To było jednak. Idziemy górą. Pośpiesz się. Jak to trzeba by załatwić? Tutaj nie. Tutaj coś mamy. Tu by się przydał nam pancerz wspomagany, który zaraz weźmiemy. Okej. Okay. Robimy, a jest tu został. No w dupę! Tu nie. Trzeba wyjść do góry. Z tego co wiem, ty też powinieneś móc wchodzić potem. Tak. Teraz pójdziemy sobie chwilę w prawo. Do tyłu. No. Dobra, teraz ty chodź tu. Tu musisz to zamrozić. No! W górę, w górę! Ty. Mógłbyś tam zostać. Powinny być takie komendy wydawane. No i teraz powinniśmy to załatwić. No, poczekamy tylko, niech przyjedzie. Okej. Okay. Jakaś tam podstępka. Zapadli się pod ziemię. Aha, czyli żeśmy ich rozwalili. Nie chcę wiedzieć, czemu oni nagle się znaleźli tutaj, poza labiryntem. Ale wiem, że w tym momencie będziemy mogli zdobyć jedną z tych postaci, nawet chyba dwie. O, już koniec. Awantura Warkem odblokowana. No faktycznie, minął już nasz czas. Bardzo szybko. No ale dobra. Odcinek tak nie był z jajem za bardzo, no ale przeszliśmy już progres i zdobyliśmy poziom super bohatera. No. Zdobyliśmy dwa nowe kostiumy. Kostiumy nietoperza. Ta nazwa jest po prostu... sensoryczny, to mógłby być soniczny na przykład kostium. No ale dobra. Poziom wykończony, super bohater, tylko dwa, no niestety. Obywateli w opałach niestety nie udało nam się uratować, choć widzieliśmy tam kogoś bili ostro. Ale to już niestety wszystko, nie przedłużając, tak więc dziękuję za oglądanie i subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie, a będzie wam dane. Dziękuję wam i do usłyszenia.